Wielu z nas pamięta hasło kobiety na traktory. Dziś chciałoby się powiedzieć kobiety do pożaru, bo na kanapach Plaza Cafe zasiadły mistrzynie świata w zawodach pożarniczych. Natalia Gutmańska i Marta Lach. Witam serdecznie. Dobra. Dziewczyny, skąd pomysł, by startować w takich zawodach? Mój tata jest strażakiem i gdy stworzył tą drużynę, to myślę, że to była pierwsza myśl, żeby wziąć swoją córkę, która jednak trenuje, więc to była jakaś taka predyspozycja. Miałyśmy spore szanse, dlatego jednak stworzyliśmy drużynę, spróbowałyśmy i się udało. Ale co, wrócił z pracy i powiedział: Marta, od dzisiaj będziesz ganiać jako strażak? Od jakiegoś czasu mówił o możliwości stworzenia drużyny. Zastanawialiśmy razem, kogo by może wkręcić w tą drużynę. No i stanęło na koleżankach z klubu. No i gdy okazało się, że wszystkie się zgadzają, to po prostu zaczęliśmy trenować. Czyli jednym słowem ta drużyna została stworzona dla was specjalnie, żebyście mogły reprezentować, tak naprawdę na koniec reprezentować Polskę. A co trenujecie na co dzień? Trenujemy lekkoatletykę w toruńskim MKL-u. Jak wyglądają tego rodzaju zawody? Polska reprezentacja wystąpiła w 4 konkurencjach. Drabina hakowa, pożarniczy tor przeszkód i sztafeta pożarnicza i ćwiczenia bojowe. Pierwsza konkurencja, drabina hakowa, trzeba wejść po drabinie na wysokość 1. piętra. Druga wygląda tak, że biegnie się odcinek 100-metrowy i po nim trzeba wykonać różne przeszkody. To są węże, równoważnia, tak zapasem jest taka prądownica i tam trzeba wszystko połączyć. Trzecia konkurencja wygląda tak, że każda dziewczyna, są 4 dziewczyny, każda ma odcinek 100-metrowy. Jest to sztafeta 4x100 metrów i każda dziewczyna na swojej zmianie musi wykonać swoją konkurencję. A ostatnią konkurencją są ćwiczenia bojowe. Tam trzeba utworzyć odcinek z odpowiednio złożonych węży, aby podać wodę na końcu. Na co dzień biegałyście, potem trzeba było trenować do zawodów pożarniczych. Czy to wyglądało tak, że przez kilka godzin albo przez jakiś czas próbowałyście to, skręcanie węży, albo podawanie sobie czegoś, albo gaszenie pożaru? Na początku wychodziło bardzo opornie, nie wiedzieliśmy w ogóle o co chodzi, nie widzieliśmy sensu w ogóle w włączeniu węży, ale gdy zauważyliśmy efekty tych treningów, gdy pierwszy raz jakby udało się wciągnąć w tą drabinę, a nie tylko wchodzić opornie jak zawsze, no to myślę, że to był taki impuls, żeby trenować dalej i już z większą jakby chęcią chodziłyśmy na te treningi. Wy jesteście dosyć filigranowe i zastanawia mnie jedno, zazwyczaj te stroje strażackie, ja miałam okazję kiedyś założyć, one są niesamowicie ciężkie, duże, czy wy biegacie w takich strojach? Nie, biegamy w strojach typowo startowych, są lekkie, ale na przykład trzeba mieć długie rękawy, trzeba mieć hełm, pasy, no także są jakieś elementy z prawdziwego stroju pożarniczego, jednak nie jest on taki ciężki. Ale Marta, która biega na ostatniej zmianie w sztafecie, ma, no powiedzmy, pełne umundurowanie. Czy ty, Marta, gasisz prawdziwy pożar? Tam jest ogień? To jest taka wanienka, w której jest mieszanina nafty i, nie wiem, wody, benzyny, którą się po prostu podpala i ja muszę w biegu złapać gaśnicę, no i po prostu gasić to jak najszybciej, żeby ukończyć całą konkurencję. I w momencie, gdy tego nie ugaszę, jest to dyskwalifikacja, także jest to ważne zadanie. Ty biegłaś ostatnia w sztafecie. Jakie to uczucie, kiedy na innych torach biegną dziewczyny z innych krajów i wiesz, że teraz od ciebie zależy, jaki będzie wynik? No, szczerze mówiąc, to nie czułam nóg na początku. No, myślę, że zrobiłam to po prostu instynktownie, bo nawet nie pamiętam tego biegu. Natalka, byłaś trochę takim czarnym koniem tych zawodów, bo startowałaś we wszystkich konkurencjach. Na czym polegało twoje zadania? Pierwszą konkurencję wykonywała każda z nas, drabina hakowa, i drugą tak samo, pożarniczy tor przeszkód. W trzeciej konkurencji jednak mogły startować tylko 4 dziewczyny. W ostatniej tylko 6. Wykazałam się tym, że startowałam we wszystkich konkurencjach. No, myślę, że też trochę przez to, że chodziłam na wszystkie treningi. Ale Marta tak samo też startowała we wszystkich konkurencjach, więc... Tak. Ale myślę tutaj tylko, że jestem jedna z najstarszych i tak. Chyba to po prostu... Ale co konkretnie robiłaś? Nie wiem, gasiłaś pożar, skręcałaś węże, musiałaś gdzieś przebiec, kogoś uratować? Znaczy, no bardzo się starałam chodzić na treningi, ale tak to treningi polegały tak jak zwykle, na łączeniu właśnie węży, chodzeniu po drabinie.
tak po prostu ćwiczyłam technikę robienia tego wszystkiego. Natalka w bojówce na przykład jest kluczowym zawodnikiem, ponieważ to ona decyduje o skierowaniu wody w odpowiedni otwór, bo trzeba w niego trafić i nalać wodę jak najszybciej, a Natalka trzyma tę ostatnią część jakby naszej całej drużyny, trzyma prądownicę, przez którą leje się woda i to ona kieruje ją w ten otwór. Co chcecie robić dalej w tym kierunku? Dostaliśmy już zaproszenie przez komendanta głównego. Spotkaliśmy go na jednym z wielu spotkań, które miałyśmy i zaproponował nam to, że jakby byłybyśmy mile widziane w szkole oficerskiej głównej, jest to szkoła w Warszawie i mówił, że możemy przyjechać, on nam wszystko wytłumaczy, jak trzeba się uczyć, co trzeba zrobić, żeby się dostać. Także myślę, że mamy duże szanse, żeby iść w tym kierunku. Same zawody, tak jak powiedziałyście, trwały 4 dni. Jak oceniacie atmosferę? Tam były dziewczyny z różnych krajów. Czy z jakąś narodowością szczególnie się zaprzyjaźniłyście? Na początku była taka napięta atmosfera, ale potem bardzo się z nimi zaprzyjaźniłyśmy. Byliśmy taką bardzo otwartą drużyną. W tej chwili polskim sportem narodowym jest siatkówka, ale jeżeli nadal będziecie osiągać takie sukcesy, to być może za parę lat sportem narodowym okażą się sporty pożarnicze. Życzę Wam wielu sukcesów i dziękuję bardzo. Dziękujemy.